Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Michał Milewski, właściciel studia tańca Showtime. Dzień dobry. E, Michał, od wielu lat prowadzisz w Płocku studio tańca, znane już. E, robiliśmy nawet kiedyś u Ciebie rentgena, pamiętam, się. jeden z naszych pierwszych artykułów. E, pamiętasz, kiedy w ogóle zacząłeś tańczyć i kiedy pomyślałeś, że to jest właśnie to, co chciałbyś robić zawodowo? Mm, tak, pamiętam bardzo dobrze, bo to mm, nawet nie ja o tym pomyślałem, tylko moja mama. Ja tak naprawdę miałem 13 lat, więc to było bardzo późno. Jak na wiek, w którym można było zacząć tańczyć. Mama zapisała mnie na kurs tańca. Jakoś tak wyszło, że bardzo mi się to spodobało i zostałem. I, i w moim przypadku, jakoś bardzo szybko osiągnięcia i wyniki i poziomy te taneczne gdzieś tam poszły do przodu, i, i bardzo szybko zdobyłem jakieś wysokie osiągnięcia. I tak naprawdę już idąc na studia, czyli 18-19-latek, już nawet nie wiedziałem, tylko byłem pewny, że, że to będzie moja gdzieś tam przyszła droga na, na zawodowa i z tym, w tym chcę się spełniać. W jakim stylu tanecznym czujesz się najlepiej, bo wiem, że tańczysz różne. Tak, jak najbardziej. Tańczyłem różne style, przy czym głównym stylem był taniec towarzyski, tańce laty i tańce standardowe. Oczywiście zawodowo tańczyłem tańce laty amerykańskie. Przy czym cały czas rozwijałem się, jeździłem po różnych szkoleniach, nie tylko w Polsce, i za granicą. Tańczyłem również w formacji Artistic Dance Show w Kielcach, czyli tańczyliśmy i style i kontemporary i jazz. Dodatkowo bardzo mocno zaangażowałem się też w rozwój swój, jeżeli chodzi o salsę, baciatę, merengue, czyli tańce karaibskie. Mm -hmm. Ale jesteś nie tylko mm, tancerzem, trenerem, ale też i sędzią. Tutaj muszę sobie zerknąć. Światowej Federacji Tańca Artystycznego yy, i nawet jak mi powiedziałeś, ambasadorem nawet tej federacji Zgadza w Polsce, się. to wolisz tańczyć czy sędziować? Ha, ciężko powiedzieć. Yy, tak naprawdę przez to, że taniec to jest całe moje życie tak naprawdę i, i jest to moja praca, dodatkowo hobby yy, i miłość mojego życia tak naprawdę, więc yy, Ciężko mi powiedzieć, co wolę, tak naprawdę. Jedno i drugie sprawia mi dużą przyjemność. Myślę, że rola ambasadora federacji tutaj na Polskę i rola sędziego, a często sędziego głównego największych imprez na świecie, czyli mistrzostw świata, mistrzostw Europy. Przed chwilą właśnie wróciłem z Ostrawy, z mistrzostw Europy, gdzie też byłem sędzią głównym. W Moskwie byłem wielokrotnie sędzią głównym na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. Troszeczkę, yy, może nie, nawet nie troszeczkę, ale tam jest bardzo duża, wiek, dużo większa odpowiedzialność niż tego, co robię na parkiecie. Na parkiecie raczej y, tańcząc y, sprawia mi to przyjemność, a tutaj oprócz przyjemności jest jeszcze nad, nade mną bardzo duża odpowiedzialność i na pewno wymaga to ode mnie y, dużo więcej wysiłku, stresu, nie, nie, nie raz, y, ale myślę, że ciężko byłoby wybrać, co wolę robić. Ale też chyba dla ciebie taka nobilitacja, bo to jest jednak ogromne wyróżnienie. Tak, tak. Było to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Tak naprawdę ambasadorem zostałem w 2019 roku. Po zorganizowaniu w Płocku Mistrzostw Świata Federacji F, to był rok przed pandemią, gdzie do Polska przyjechało ponad 3,5 tysiąca tancerzy yy, rywalizujących o tytuł Mistrza Świata. Tam były trzy dni na czterech salach jednocześnie, rozgrywany był turniej. Yy, I po tym yy, turnieju władze Federacji, widząc jak ciężką pracę wykonujemy tu w Polsce na rzecz rozwoju tej federacji, yy, zaproponowano mi to, żebym był ambasadorem. A dwa lata później yy, dołączyłem do grona zarządu głównego, jeżeli chodzi o Federację World Artistic Dance Federation, i jestem również członkiem zarządu. Mm -hmm. I właśnie jako ambasador, chyba y, organizujesz wkrótce w Polsku ważne wydarzenie związane z tą federacją? Zgadza się, tak jak najbardziej. Jako ambasador, ale to też nie tylko temu, dzięki temu, że ambas jestem ambasadorem, ale również yy, dzięki temu, że już to jest. Jeżeli chodzi o międzynarodową, nasza szósta impreza, którą robimy w Polsce de, pod auspicjami tej federacji. I tutaj władze mm, są bardzo zadowolone z, z tego, co tu się dzieje, jak to organizujemy, jak to wygląda. I z roku na rok po prostu decydują się na, orga na przekazanie organizacji tak ważnej imprezy na nasze ręce. W tamtym roku zrezygnowaliśmy sami z tej imprezy ze względu na. Zbyt małą bazę noclegową, jeżeli chodzi o nasze miasto. W tym roku troszeczkę to się poprawiło, więc podjęliśmy rękawice i, i, i robimy tą imprezę. Faktycznie będą to Mistrzostwa Świata Federacji World Artistic Dance Federation e, w takich głównych stylach Urban Street, czyli hip-hop i urban pop, czyli disco dance. Mm, przy okazji będzie rozgrywany również Puchar Świata w kategoriach improwizacji, jazz i kontemporary. Ilu zawodników przewidujecie o, i skąd do nas przyjadą? Około 2000 prezentacji będzie, około 2000 tancerzy. Listy już są zamknięte, przy czym jeszcze dzisiaj rano miałem telefon, czyli jeszcze można kilka osób dopisać. Tak naprawdę 13 państw będzie się prezentowało na tych mistrzostwach. Taką egzotyką, która pierwszy raz w Płocku, i, i tak naprawdę w Polsce również tych tancerzy jest mało, to będą Chiny. Przyjeżdżają, zgłosili się w ogóle jako pierwsi, więc będzie reprezentacja Chin u nas w kraju. Dodatkowo będzie Estonia, Łotwa, yy, Tajwan również, o właśnie, bo jeszcze Tajwan przyjeżdża. Yy, z Łotwy przyjeżdża aż 200 tancerzy, więc, yy, więc bardzo, bardzo duża grupa. Słowenia, może yy, Dania, Niemcy, Francja, więc tych państw, państw i tancerzy będzie sporo. To jest chyba też ogromne wyzwanie logistyczne dla Was. Kosmiczne, tak naprawdę. Tak jak <laughs> wspomniałem wcześniej, w zeszłym roku nie podjęliśmy się tego ze względu na bazę noclegową, która jest yy, ze względu na olefiny bardzo, bardzo mm, okrojona. Obręczenie. I w tym roku po, troszeczkę jest lepiej niż, niż w zeszłym, przy czym nie jest to łatwe. Jak dostałem telefon z Łotwy, że potrzebują hotelu na, dwu, na 200 osób, to nie ukrywam, że... Troszeczkę rozbolała mnie głowa, ale poradziliśmy sobie śpią w trzech hotelach, ale daliśmy radę. Na pewno na pewno jest to logistycznie bardzo duże wyzwanie, głównie jeżeli chodzi o tancerzy zagranicznych. Polacy sobie poradzą, chociaż nie ukrywam, że baza noclegowa. Musiała się rozszerzyć w promieniu 50 kilometrów, Wiem, że są grupy, które śpią nawet w Wocławku, żeby tutaj w tych pierwszach zatańczyć. Będziesz też sędzią? Nie, nie będę sędzią, ponieważ przy organizacji tak dużej imprezy rola organizatora jest zbyt duża, żeby łączyć ją z funkcją sędziego. Propozycja zarządu była taka, żebym pełnił obowiązki sędziego głównego, tak było w latach wcześniejszych. Przy czym nie podjąłem się tego, ze względu na to, że to jest zbyt duża, duża impreza, gdzie nie chcę zawieść na którymś polu, więc, więc wolę z, po prostu. Z, zrzucić może odpowiedziane, może źle powiedziane, ale w, w, wolę, żeby ktoś inny zajął funkcję sędziego głównego, a będzie to też Polak akurat, Pan Roman Filus brzegu, który również ze mną rozwija federację w naszym kraju, yy, bardzo doświadczony sędzia i, i, i sędzia główny wielokrotnie również, więc, więc tu będzie spoczywać na jego re, re, rękach rola. Yy, Zarządzania jakby imprezą od strony sędziowskiej, a ja skupię się na organizacji. Mm -hmm. Skoro są to mistrzostwa świata, to czy jury też będzie międzynarodowe? Jak najbardziej, jak najbardziej będzie międzynarodowe. Będzie sędzina z Tajwanu, będzie sędzia z Chin, będzie sędzia ze Stanów Zjednoczonych, z Danii, z Niemiec, z Ukrainy, więc ze Szwecji, więc skład sędziowski jest tak naprawdę międzynarodowy. Dodatkowo sytuacja wygląda w Federacji. W ten sposób, iż na parkiecie nie może być więcej sędziów y, niż, jednego, niż jeden z każdego kraju. Więc y, nie może być dwóch Polaków, dwóch Szwedów, więc musi być pojedynczo. Więc zawsze tylko jeden sędzia z jednego kraju. Mhm. Y, więc y, będą sytuacje, gdzie będziemy dzielić parkiet na pół, więc musimy mieć y, 10 sędziów jednocześnie. I y, y, na każdym parkiecie musi być każdy inny kraj, więc w sumie przyjedzie około 15 sędziów do nas do Płocka. Myślę, że jeszcze ważne pytanie dla mieszkańców Płocka. Czy mistrzostwa będzie można obejrzeć, po prostu wejść? Tak, impreza, impreza jest jak najbardziej otwarta, przy czym obowiązują akredytacje na, na wstęp. Akredytacje, żeby uzyskać, trzeba skontaktować się z naszą szkołą telefonicznie, mailowo lub przyjść indywidualnie do nas do studia i tam można zakupić takie akredytacje na, na, na tą imprezę, ponieważ liczbę również też musimy mieć ograniczoną, ze względu na, mm -hmm. na to ich samych tancerzy będzie też dużo i żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Ale to wejście jest płatne? Płatne, tak, płatne. Okay. To jeszcze uporządkujmy wszystkie informacje. Co, gdzie, kiedy, o Jasne. której godzinie? Tak naprawdę zaczynamy 9 listopada, I impreza jest dwudniowa, więc 10-10 listopad. 9 w sobotę zaczynamy bardzo wcześnie, bo już od 8 rano i zawody będą trwały do około 22. I tu cały dzień będzie poświęcony głównie Urban Street, czyli popularnie naz nazywamy tą kategorię Hip-Hopem. Dzień drugi będzie to Disco dance, czyli Urban Pop w federacji Władew. I kategorie jazz i kontemporary improwizacje oraz kategoria All 2 Style, czyli formacje i prezentacje solowe stage stage czyli kombinacje styli kontemporary jazz i yy, artistic dance show więc tutaj będą też kategorie ze scenografiami i, i bardzo ciekawe widowiska więc to będzie królowało w niedzielę w niedzielę zaczynamy około godziny 9 i myślę że do około godziny 19 będzie będzie można nas oglądać yy, na żywo oczywiście yy, więc zapraszamy serdecznie tutaj też jeżeli mogę to też Chciałbym tylko wspomnieć, że partnerem wydarzenia jest Miasto Płock. Yy, za co bardzo dziękujemy i, i cieszymy się, że tak dużą imprezę, która przynosi bardzo dużo pożytku też y, dla mieszkańców miasta, a to głównie dla przedsiębiorców, którzy tak naprawdę będą mieli tutaj myślę, że pełne ręce, ręce pracy, jeżeli chodzi o gastronomię, hotelarstwo, to już wiem, że jest bardzo gorąco i, i na pewno. Yy, dla miasta będzie to na pewno bardzo duża, e, dodatnia impreza, jeżeli chodzi o, o naszych przedsiębiorców. Mm -hmm. e, nie wiem, czy mi umknęło, powiedziałeś gdzie? Tak, oczywiście, Orlen Arena. Orle na myślę, Rana, że właśnie. nie ma innego miejsca w Płocku na tak dużą i tak prestiżową imprezę. Mm -hmm. Czyli zapraszamy. Już niedługo w Płocku odbędzie się ogromna impreza taneczna. Jeżeli chcecie oglądać na żywo, to jak najbardziej zgłaszajcie się po akredytację do studia tańca Showtime. Um, a jeżeli ktoś nie na żywo, będzie taka szansa obejrzeć? E, jesteśmy w trakcie negocjacji, jeżeli chodzi o transmisję, tak, jak najbardziej, więc myślę, że w ciągu dwóch, trzech dni wyjaśni się sytuacja, jeżeli chodzi o, o transmisję. Czyli śledźcie profil Showtime Dokładnie, i tam na pewno tak. się dowiecie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, trzymam kciuki za imprezę, a my tam na pewno się pojawimy. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję, moim gościem był Michał Milewski.